Cześć wam, dzisiaj mnie jest Bizu, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact. W serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że dzisiejszy odcinek może nie będzie jakoś wybitnie inny bądź nietypowy z waszej perspektywy, ale z mojej perspektywy troszeczkę, bo będę sięgał po różne dziwne rzeczy, które dostałem o dziwo bardziej ostatnio niż dawno temu, ale odwołują się do starszych lików, więc zanim siadłem do dzisiejszego nagrania, przekopywałem się przez bardzo gruby stosik starych notatek do odcinków, które były plus minus z okolicy, gdy byliśmy w wakacyjnej aktualizacji 3.8 i zbliżaliśmy się do Fontaine, więc działy się tam różne dziwne rzeczy, które próbowałem rozgryźć, odgrzebać, co źle wtedy przetłumaczyłem i co się pokręciło, więc zapraszam na to, to będzie zabawna przygoda dla was bardziej niż dla mnie. Ale, Dadmuazel, już 24 widzimy się na Arle i Linneju. Z tego co wiem, listy są już praktycznie pełne, znaczy się pierwszy dzień jest zapchany, drugi dzień się prawie dopełni już w tym momencie, więc jeżeli ktoś jeszcze coś ma, to walić do Zekera, Fushi, Bryce, oni trzymają listę. Cała reszta z nas widzi się już 24 kwietnia. Oczywiście 30 rolek, co najmniej internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co miałem streamować dalej, oraz zgodu rodzica, bardzo mile widziane. Wizu przeszedł od przejęzyczenia się, zgoda rodzica, zgodu rodzica i tak dalej, i panikowania, że mu nie wyszło z ust poprawnie do używam tego standardowo. No to jest jedna sprawa, druga sprawa jest taka, że mamy przed sobą koniec aktualizacji praktycznie na horyzoncie. Pamiętajcie o tym, zostało nam już bardzo mało, przede wszystkim Battle Pass. Jeżeli ktoś ma nieklepnięty Battle Pass, no to jest ostatnia chwila, żeby tutaj dobić cokolwiek i pokombinować cokolwiek, no bo potem nie będzie się już dało, to już scenę wrati, więc jeżeli macie jeszcze coś tutaj do wyciągnięcia w tej aktualizacji, to jest ten moment, żeby tu zawalczyć. Leyline Overflow oczywiście jeszcze trwa, no ale to trwa do dziś wieczorem, tak, 17 godzin 43 minuty. Niewiele czasu na walkę zostało, niewiele czasu na bannerze zostało, jeżeli dobrze kojarzę, tak, Nuvile, a nie, banner jeszcze 2 dni, 4 godziny, więc tutaj troszeczkę dłużej, ale jeżeli chodzi o Battle Pass, to kończy się wcześniej. W sumie myślałem, że Battle Pass jest synchronizowany z banerami, a nie jest. Jak już o tym mówimy, to jutro się zacznie dziać, bo jutro jest drip, więc jutrzejszy odcinek będzie bardziej synchronizowany z dripem niż z rzeczami, które sobie tam gdzieś przygotuję, bo będę musiał czekać na nagranie dripu tak czy siak, bo zazwyczaj siadam wcześniej nagrywać, tylko mam rozjazdy, więc to jestem ja. Zapraszam na to jutro, jeżeli nic nie eksploduje, to jutro powinna być drobna uczta i powinniśmy się jarać kilkoma rzeczami, ale to już będzie jutro, a ja bym przeskoczył do jednej z tych rzeczy, która mi umknęła w minionych dniach, a nie powinna, bo jest świetna. I umknęła to jest złe określenie, bo cały czas miałem to przygotowane i podpięte, tylko za dużo się działo w Genshinie rzeczy, których nie przewidziałem i przesuwałem to na następny dzień i jeszcze na następny dzień, więc to jest Hoyoffer, z którego to poleciał fantastyczny filmik Moonlit Bamboo Forest, zresztą miniaturę pewnie będziecie z tego mieli na dzisiejszy odcinek. O, to na YouTubie można obejrzeć, tam jest pełna wersja dłuższa, zapewne. I tak, jest pełna wersja, lecimy z tym ludziska, lecimy z tym. Będą liski! Stylówka jest czaderska. Wygląda to kozacko! Czemu to village looks so small from here? So long, everyone. Sorry, but I can't just stay in this boring village forever. O nie! To mi przypomina jakąś bajkę, którą oglądałem za dzieciaka. The forest is full of monsters. Wicked foxes who steal the souls of travelers, turning them into drums. Beware! And there are also horse spirit who fought beside our geo lord. And now lurk in the deepest springs. The village elders and their superstitions. I heard the Geolord is a dragon. Why would he need horses to help him? I'm done with their nonsense. When I get to Liyue Harbor, I'll explore the wonders of the world myself. So much to discover. Oh, and if I'm lucky, I might even meet the Geolord himself. What do you say? Ła, troszkę nie pykło. Ma farta, że nie nabił się na żaden z tych kolców. Jak się nazywa ten kamień? O, jestem fanem! To mi przypomina narzeczoną dla kota troszeczkę. What?
Lisia parada, tak! Zaraz pogadamy o lisach w tej grze. Mocno upadł na głowę. Jaki czad! No, mocno upadł na głowę. Are you lost? Troszeczku. Które to było? To be continued? Serio? Tego będzie więcej? Nice! Produced by passion. with passion powinno być. Dobra, zanim popatatajamy dalej, do paru lisich spraw chciałbym się odnieść. Więc pierwsze lisy, o których tak naprawdę słyszymy w tej grze, są, żeby nie było tutaj. Jest dzieciak, nie pamiętam jak on się nazywa. Wydaje mi się, że od jakichś takich przypraw kuchennych miał imię, ale nie pamiętam jak ten dzieciak się nazywa. Stoi koło bramy, jak z nim dłużej pogadacie, to opowiada wam jedną ze swoich ulubionych historii, zresztą książki do tego można gdzieś tam znaleźć, jeszcze tych informacji jest więcej. Ta jego ulubiona historia jest o przejściu do lisiego świata, której, jeżeli dobrze rozumiem, brama powinna znajdować się gdzieś na polu latawców. Jeżeli chodzi o Liłę, też jest gdzieś coś o lisiej bramie, czy o lisim ludzie, o którym zresztą mieliście na tym filmiku troszeczkę więcej i oni powinni być gdzieś tutaj się przewijać, gdzieś w tych lasach bambusowych, które macie. Wherever Village, albo do tego drugiego Wherever Village, więc w jednym albo w drugim miejscu gdzieś tutaj powinien być las bambusowy, gdzie tam można spotkać te liski. Te liski, które właśnie na tym nagraniu były. Co więcej, mamy i na Zoomie, gdzie lisów ci u nas dostatek. Sporo lisów możemy znaleźć i niektóre postacie, tak jak są przedstawiane, tam nie wiem, macie skaramusza jako kotka, to inne postacie są przedstawiane jako lisy. I tutaj tych lisów jest sporo, można je spotkać i najlepsze jest to, że nie można tych lisów skrzywdzić w ogóle. To nie są zwierzątka, które zgarniają obrażenia, w przeciwieństwie do wszystkich innych, jak macie te małe liski, fenki, nie fenki, które gdzieś tam biegają, wiewiórki czy jaszczurki, które można rozwalić w jakiś sposób. Te lisy można tylko złapać i przenieść do housingu. Więc z lisami tutaj jest coś więcej. Był jakiś plan, nie wiem na ile ten plan jest realizowany i na ile robią cokolwiek z tym, bo no tutaj takich pobocznych historii powinno być bardzo dużo od groma i potencjał jest gigantyczny, ale nie bardzo jest rozwijany, co jest zresztą problemem Genshina w ogóle i moim, i nie tylko moim, bólem dolnej części ciała. Więc dajcie znać, co myślicie na ten temat i jak wam się ten filmik podobał. Linki zapewne gdzieś tam będą podpięte. A w sumie tutaj mogą być podpięte bez większych problemów, bo to na YouTubie jest, więc pewnie gdzieś tam było. A ja chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być niepoprawne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live, więc rozjazd jakiś może być. Zacznijmy od tego, może nie od drobnego disclaimera, że dostałem ostatnio troszeczkę informacji z serwerów testowych, gdzie są postacie, o czym gadaliśmy na temat Bond of Life, innych rzeczy, które się przewijają i teraz będziemy to rozwijali, bo dostałem jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej pociekło, ale najpierw ugryzłbym to, co dostałem od innej strony, czyli Setos i co może się podziać z Setosem. Najprawdopodobniej jutro, pojutrze zacznie nam się wszystko rozjaśniać. Jeżeli miałbym strzelać, to jutro wieczorem będziemy wiedzieli plus minus, czym Setos jest, jaka to jest bestia, ze względu na to, że jutro jest drip i jutro powinien wystartować preload, preinstalacja do nadchodzącej aktualizacji, co oznacza równocześnie, że zazwyczaj beta testerzy w tym momencie dostają pliki instalacyjne do bety, która startuje oczywiście w środę, wtedy kiedy wchodzi nowa aktualizacja i kiedy wejdzie nowa aktualizacja, no to oni mogą już jechać z betą i testować to, co testować mają, ale pliki dostają wcześniej. Jeżeli data minerzy się do nich dobierą, to bardzo szybko wygryzą przynajmniej wstępne informacje na temat Setosa. Żywioł znamy, broń będziemy znali prawdopodobnie jutro wieczorem. Do tego jakieś skille, nie skille, kit powinien wyciec faktycznie w poniedziałek wieczorem, we wtorek rano. Będziemy o tym gadali, jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli nie będzie jakoś magicznie zakodowany i nie będzie żadnych opóźnień. Ale już teraz cieknie z tej bety bardzo dużo, więc jeżeli Setos faktycznie będzie na 4.7, jutro dowiemy się dużo, a ja sięgnąłbym po informacje, które mam z serwerów testowych. Czym mógłby być? Weźcie pod uwagę, że to nie jest podpisane, albo przynajmniej ja nie mam podpisane
napisane, kto to jest, gdzie to jest, więc źle się czuję opowiadając te informacje w ten sposób, ale to mogą być inne postacie. To może być na testach coś, co nie zostanie przekute bezpośrednio w jedną postać, tylko zostanie przełożone na coś innego, plus Setos moim zdaniem w oparciu o informacje, które posiadam, jest bohaterem złożonym ze strzępków innych rzeczy, nad którymi pracowali i na szybko potrzebowali takiego bohatera jak Setos, żeby go upchnąć do aktualizacji 4.7, żeby coś więcej się działo. Taką teorię mam roboczą, która mocno jest zakorzeniona w informacjach, które dostawałem, więc prawdopodobnie Setos jest jakąś inną postacią, która wcześniej była testowana i zostało to rozbebeszone, przesunięte, złożony wygląd jego z kilku różnych asetów, do których mieli dostęp, zlepili to w jedno, wykorzystali kit już gotowy, mniej lub bardziej grywalny, który był testowany wcześniej i będzie to rzucone w naszym kierunku w aktualizacji 4.7. To, co mogłoby być, to jest, lecąc po kolei, szaleją informacje, że on ma być supportem pod Bond of Life i tutaj nie mam żadnych informacji, które by temu przeczyły albo by to potwierdzały. Nie ma nic za bardzo na temat Bond of Life z Setosem, żeby było zabawnie. Ja ostatnio dużo na temat Bond of Life miałem. Tutaj możemy wchodzić właśnie w ten rewir, że Setos wcześniej był inną postacią, że to jest zlepek czegoś innego, więc to, co z Bond of Life jest testowane, nie połączone z Setosem, bo z perspektywy plików to jest jeszcze pozostałości informacyjne po postaciach, które były wcześniej, więc z mojej perspektywy troszkę trudno mi się do tego odnieść, ale jest bardziej prawdopodobne w oparciu o to, co jest testowane i co gdzieś niedawno było ruszane, że jest bardziej supportem pod Chlorint albo jakieś inne Elektro niż pod Arlekin czy pod postacie z Bolem. Bond of Life niekoniecznie, Arlekin niekoniecznie, bardziej Chlorint konkretnie i postacie Elektro konkretnie, więc bardzo, bardzo duże sus, bardzo duże przymrużenie oka i jeszcze większe ziarno soli. Na testach była postać support pod Spread i Aggravate. Możliwe, że starczą, jeżeli dobrze rozumiem, bardziej off-field niż on-field, czyli support off-fieldowy dający tarczę z bossami pod Spreada i Aggravate'a. Żeby było zabawniej, testerzy narzekali, że nie jest tak długo funkcjonalny off-field, jakby chcieli, bo był testowany z postaciami i teraz... Chlorint i Syno. Te dwie postacie były testowane konkretnie z tą prawdopodobnie czterogwiazdkową postacią. Nie ma tutaj żadnych informacji na temat Bond of Life. Nie oznacza to, że nie jest to support pod Bond of Life, tylko że z tej formy wyłapywania rzeczy, do której moi mieli dostęp, nie zostało mi przekazane nic na temat Bond of Life. Więc to jest jeden ze strzałów, które jakby mamy. Na testach były postacie różne i różniste rzeczy były sprawdzane. I konkretnie coś, co było oznaczone pod Aggravate Spread. Spread Aggravate ja mam zapisane od tej drugiej strony, nie wiem dlaczego. Support z tarczą. To jest coś, co było testowane nie tak dawno temu. Było jeszcze coś bardziej pasującego testowane, ale to coś było testowane jako 5 star, 5-gwiazdkowa postać. I tym czymś jest support pod Hyper Carry, tarczownik, konkretnie skupiający się na Hyper Bloom, ale 5-gwiazdkowy, więc no widzicie, zazębiają się niektóre rzeczy z tym, że tutaj mocno szliśmy w 5-gwiazdkową postać i nie wydaje mi się, żeby to mieli znerfić i użyć do Setosa. Może, nie wiem, nie mam żadnych informacji tutaj, które by pasowały do Elektro konkretnie, on jest Elektro postacią z Bond of Life. Nie oznacza to, że tego nie ma, albo mogę czegoś nie mieć, mogę mieć niekompletne informacje, no ale na ten moment najbliżej czegokolwiek, co mamy, to jest Spread Aggravate. Skupiamy się na tym i lecimy z słabą tarczą off-field pod Chlorint i Syno. Tak wygląda sytuacja. Syno bardzo możliwe, że się pojawi w aktualizacji 4.7 na reranie swoim. Teraz w 4.6 pojawi się ze swoim story questem. Pasowałoby, gdyby Setos był z Syno na banerze, bo wiecie, fabularnie połączenia. Więc tutaj troszeczkę może się podziać. Przy okazji, jak już o tym mówimy, to są drobne informacje na temat banerów, a konkretnie na temat tego jednego brakującego tutaj w sumie banera regionalnego, który mieliśmy jakiś czas temu i o którym troszkę gadaliśmy i się ludzie podniecali i nie podniecali i byli zadowoleni i niezadowoleni tym, co tam było. Więc są drobne zmiany albo z tym, albo z czymś podobnym, coś kombinują, coś kminią, więc jeżeli chodzi o ten baner, który mieliśmy, wyglądało to tak, że mieliśmy tam te postacie, wiecie, 5-gwiazdkowe do wyboru i trafialiśmy to, co chcemy i jada, ale jeżeli chodzi o czwórki, to poza tym, że była selekcja różnych czwórek, to nie bardzo było cokolwiek, bo były wybrane przez nich czwórki, bardzo dużo ich było i były szanse trafienia. Wygląda na to, że na jednym z testów jest coś, co wygląda jak selektor postaci czterogwiazdkowych, ale to są trzy postacie w tym selektorze, że musimy wybrać trzy postacie z dostępnej puli kogoś, kogo nam tam dają. Czyli teoretycznie, jeżeli mielibyśmy baner z Mondu znowu, to moglibyśmy wybrać te trzy postacie, które nigdy nie pojawiają się na specjalnych banerach. Kaję, Amber i wykorzystać, że mamy podkręcony drop na te postacie, czyli tak jakby składamy swój specjalny baner z banera regionalnego, coś takiego. Nie wiem, czy to przejdzie
dalej, bo to wyglądało jak bardzo, bardzo w rozsypce i nie miało nawet swojej specjalnej grafiki, żeby mogło funkcjonować. To był taki zlepek informacyjny, więc przejdźmy do tego, co powinno być najważniejszą informacją na dzisiaj, która lekko łączy się z tym, co mieliśmy na temat Setosa. Nie ze względu na to, że jest jakoś logicznie połączone, tylko że jest z tego samego źródła i zostało jednym rzutem w moim kierunku pchnięte. Nie wiem, czy pamiętacie, kupę czasu temu, byliśmy jeszcze wtedy w wakacyjnej aktualizacji 3.8, najprawdopodobniej, jeżeli nie pokręciłem dat, kiedy to wszystko dostawałem i kiedy o tym mogłem mówić na odcinkach, lecę po starych notatkach, gadałem, że zbliża się bardzo możliwe, że coś, co wygląda jak jakaś physical meta, czy coś takiego, co się nigdy nie pojawiło, zaraz potem poszły informacje, że no jest no Numaiosia, czy whatever, jak to się tam czyta, i do physical mety jestem mu bardzo, bardzo, bardzo daleko. Więc wygląda na to, że Hoyo od samego początku miało troszkę inny plan, plan, który realizują, ale realizują po łebkach, niezbyt rozwinięty, dlatego to nie działa tak, jakby chcieli, bo Numaiosia oraz Bond of Life od samego początku, jeżeli dobrze rozumiem, nie miałem tych informacji wcześniej, teraz rzucono to w moim kierunku, może to być, wiecie, thank you Captain Obvious, ale no tak to dostałem. To są rzeczy, które były planowane od samego początku i były jakby mniej lub bardziej implementowane, ale nie w taki sposób, w jaki chcieli oryginalnie to zrobić, ze względu na to, że nie mieli funduszy i to jest informacja, którą dostałem. Genshin, zarabiający miliardy, nie miał funduszy na zrealizowanie w pełni planu, który mieli. Niech ta informacja w was wsiąknie. Przechodząc dalej, plan oryginalny, jeżeli dobrze rozumiem, był dobry, ale nie pykło. Wyglądał w ten sposób, że w aktualizacji 4.0 mamy pierwsze postacie z Numa i Osia grywalne oraz pierwszych wrogów, których możemy spotkać z Bond of Life. Taki był plan. To się oczywiście rozjeżdżało wszystko, więc w 4.0 mieliśmy prezentację tych obu systemów, że one istnieją. Istnieją dwie rzeczy, które są naprzeciwko siebie i mogą funkcjonować dwojako. Mamy Numę, mamy Osię z jednej strony podwójną, a z drugiej strony mamy Bond of Life, który przeciwnik może wykorzystać też na nas, albo my możemy wykorzystać na siebie i na różne sposoby z tym kombinować możemy. Więc te dwa mechanizmy w podwójnej funkcjonalności miały zostać zaprezentowane w 4.0. Od 4.1 mechanika Numa i Osia miała być rzeczą dominującą rozgrywkę, czyli większość puzelków, większość rzeczy na otwartym i zamkniętym świecie na instancjach miało być związane z postaciami, które korzystają z Numa i Osia, albo z różnymi mechanizmami, że możemy nasycić się energią Numa i wykonać puzelka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tego troszeczkę było i widać zaczyn tego, widać, że zaczęli to robić, ale to nigdy nie odbiło się większym echem. Właściwie to była jedna wielka porażka, bo wszyscy to wzięli i zignorowali. Na samym początku jeszcze do tych puzelków był sens, ale już do walki, do pokonywania przeciwników, do rozbijania specjalnych tarcz, to nie ma żadnego znaczenia. Ale od aktualizacji 4.1 do aktualizacji 4.3 zarówno puzelki, jak i trudniejsze eventy oraz Abyss miały być zdominowane przez mechanikę Numa i Osia. To były te rzeczy, bez których teoretycznie nie powinno było dać rady robić tego kontentu sensownie i w sposób efektywny. Zostało to zarzucone, jeżeli dobrze rozumiem, ze względu na to, że raz, finanse, a dwa, Hoyo przestraszyło się, że casualowi gracze mogą sobie nie poradzić z kontentem, więc lepiej, żeby nie było żadnego kontentu wykorzystującego nowe mechaniki, niż żeby on był ciut zbyt trudny. Mówimy głównie o permanentnym kontencie, ale też, tak jak mówię, miały być trudniejsze eventy, a właściwie nie eventy trudniejsze, tylko eventy wykorzystujące konkretnie tą mechanikę, czyli wymagające korzystania z konkretnych postaci, które mogły być zapewnione do wyboru przez twórców. Nie to, że musimy zdobyć tą postać i mieć ją do użycia, tylko mamy event, w którym mamy postacie do wyboru i mamy dostęp do bohaterów, na przykład dystansowych z Numa i Osia, żeby móc korzystać z tych mechanizmów, więc to jest coś, co planowali i to jest coś, czego w ogóle nie zrobili. Przechodząc dalej, mamy aktualizację 4.4, która miała być przerwą na Lantern Ride w odcięciu od w ogóle tych mechanizmów i skupiania się na tym, i aktualizacja 4.5, która pomimo bycia sleeperem miała wrzucić bardzo dużo przeciwników korzystających z Bond of Life. To miała być aktualizacja, w której mieliśmy wyczuć przejście od Numa i Osia do Bola. I teraz lecimy do drugiej połowy ich planu, czyli tego, co ja wcześniej dostawałem, najprawdopodobniej, jeżeli nie pokręciłem tutaj na tłumaczeniu, to co wcześniej dostawałem jako physical meta, ale mi to trafienie wyszło, to druga połowa miała być od 4.6 do 4.8 i miała być zdominowana przez Bond of Life, czyli zarówno puzelki, jak i eventy oraz Abyss powinien być mocno nacechowany, czy z mechaniką tą dominującą rozgrywkę, czyli Bond of Life miał być na końcówkę aktualizacji. Wstęp mamy z Numa Osia, zakończenie mamy z Bond of Life. Taki był plan. Przypływy, odpływy, o których mówiliśmy, to jest pierwsza połowa, czyli
Numa Josia, druga połowa to miał być Bond of Life. Takie coś. Plan został zarzucony w okolicy aktualizacji 3.8, bo przestraszyli się negatywnego odzewu na trudniejszy content albo content wymagający korzystania z mechanik, które prezentują w grze. I oczywiście też problemy finansowe, bo Hoyo pomimo gigantycznych, mega, super fantastycznych zarobków, plus minus w tamtym okresie już przygotowywało się do pierwszych zwolnień, bo kasa im się nie zgadzała. Nie wiem, co oni zrobili, ale biorąc pod uwagę, że Honkai Impact Third zarabia na siebie, Genshin Impact rozbijał skarbonkę przez 3 lata i dalej bardzo dobrze zarabia. I jeżeli to, co mówią na temat Honkaja Star Raila jest prawdą, to ta gra po prostu ora hajs z każdej strony, to ja nie wiem, jakim cudem kasa może im się nie zgadzać. Ja wiem, że oni utopili mnóstwo pieniędzy w projektach pobocznych, jak projekt R, projekt P, projekt Z, projekt X, projekt Y, projekt L, projekt W, whatever. Tych projektów mają bardzo dużo, część z nich zamknęli, jeszcze nie wszystkie, co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli każdy z tych projektów kosztował 100 do 200 milionów dolarów, to wciąż mają kilka miliardów luzem leżących do wykorzystania, więc albo faktycznie nie zarabiają tak dobrze, jak twierdzą, że zarabiają, albo ta kasa szła na coś innego, albo są konkretnie niekompetentni, żeby do tej sytuacji dopuścić. Więc w okolicach aktualizacji 3.8 mieliśmy sytuację z Genshinem taką, że był on niedofinansowany, jeżeli chodzi o produkcję. Rzeczy rozpoczęte do Fontaine były rozwijane siłą rozpędu, ale kolejne inwestycje nie były rozpoczynane ze względu na to, że nie mieli okejki i nie mieli hajsu na puszczenie czegoś dalej. To wygląda tak i no teraz z fragmentów jakby sklejam te informacje i rzucam w waszym kierunku, co się dzieje. I dzięki temu też mam takie aktualizacje, jak obecnie trwająca, w której no dzieją się rzeczy, siedzę cały czas nie na tej postaci, lol. Dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją, więc ludzie się zastanawiają, jak do tego doszło przy tych zarobkach i przy tym przemiale. Ale dobra, to nie jest rant na ten odcinek, to nie jest rant na tą historię. Jest to połączone, jest to niestety połączone bardzo, bardzo bezpośrednio z tym, o czym opowiadam, ale to nie jest to. Dajcie znać, co myślicie o planie, że pierwsza połowa Fontaine miała być zdominowana przez Numa Yose, a potem mieliśmy wejść w bardziej mroczne klimaty krwiste z Bond of Life. Miały to być dwie rzeczy krzyżujące się i rozbijające ten. Drobne nawiązania tutaj i będziemy wracali do takich postaci jak Skirk w niedalekim czasie, ale będziemy o tym gadali. Jest jeszcze kilka innych postaci, o których warto by było powiedzieć i zahaczyć, bo na serwerach testowych pojawiają się drobne informacje o nich. Jeżeli Skirk wyskoczy na aktualizację 4.8 z kapelusza, jako jedna z postaci, do których będziemy sięgali i nawiązywali, to jakoś uduszę, bo nie jestem na nią gotowy. Miałem o tym dzisiaj nie gadać, ale jak już się wkurzyłem i lekko podrantowałem, to jest jedna z tych rzeczy, która mnie szarpie w minionych dniach, więc tak wam tylko daję znać. Jeżeli nagle zaczną się pojawiać jakieś rzeczy z nią związane, to ja zacznę napierdzielać klawiaturą w monitory. To jest tylko gra. Dobra, widzu. Pamiętajcie, że trwają w tym momencie dwa konkursy. Mamy Domain Challenge oraz majóweczkę. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez użytkownika albo użytkowniczkę nickiem Lówka. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie, jesteś osobą. Dziękuję za wysyłanie tak cudnych miejsc. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień 21, a w nim mora. No i do końca miesiąca za bardzo nic już na nas nie czeka. Za to Honkaju Star Railu również nic na nas nie czeka. Dzisiaj są szmaty z Expem i do końca miesiąca już nic. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze, jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną. To są to 3 dni. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione, więc lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi arcy magowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcy osą. Lisi Twitcher nauci, wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher osą. Na Twitchu widzimy się już w najbliższą środę. Prawdopodobnie dwukrotnie na montażu i na streamie z rolowania, a potem w czwartek na montażu i na streamie z rolowania. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzenka, świetnych 5-gwiazdkowych rolek. Niech Boże Karendzi wam sprzyja. Miłego do następnego i hej! So let's not call it that. I dzisiaj poszło mi troszeczkę lepiej, 27 minut nagrania zamiast 35 minut nagrania, ale liczyłem, że zmieszczę się tak w 21-22, to się odpaliłem z rantem. Wczoraj się odpaliłem z rantem na 30 minut z No Rest for the Wicked, a dzisiaj w Genshinie, i wczoraj w Genshinie, i przedwczoraj w Genshinie,